Ten piękny i uroczy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj tak w ramach odskoczni od tych wszystkich poważnych i bardzo ważkich tematów, jakie poruszam tutaj zazwyczaj, postanowiłam odpowiedzieć na wyzwanie mojej vlogurki życia, czyli Anitki z vloga Book Reviews. I w ten sposób przygotowałam dla Was Merry Kiss Cliff Tag. Kogo kocham, kogo lubię, a komu oczko wydłubię, w sensie zrzucę go z klifu? Przede mną 5 rund, bo 5 zdecydowanie wystarczy. I słoik, słoik pełen bohaterów literackich, tych ulubionych i tych znienawidzonych. Generalnie tych, którzy wpadli mi na myśl. Oczywiście tych męskich, bo chyba tego nie nadmieniłam. I nie ma na co czekać. Merry Kiss Cliff Tag. I sama jestem ciekawa, co to będzie. Runda pierwsza. Lululu, kogo my tu mamy na pierwszy ogień? Dr. Marvin Cross z kostki Izzy Korsaj. Król Jeffrey Baratheon z sagi Pieśni Lodu i Ognia Martina. Kapitan Nemo z 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi Juliusza Verna. No taki generalnie trochę trudny zestaw na początek, bo dr Marvin Cross jest ewidentnie patologiczny. Joff jest no ewidentnie szalony, a kapitan Nemo taki trochę smutny. Ale kapitan Nemo ma przecież Nautilusa, a ja uwielbiam podmorskie przygody. Więc kapitan Nemo zostanie moim mężem. Pocałuję Joffa, a co mi tam, nie jestem jego matką. I doktor Marvin Cross został na koniec, a on jest niestety szalony, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zepchnąć go z klifu. Runda druga. Siup, siup, siup. Trzech bohaterów. Hrabia Dracula z Drakuli Brama Stokera. Gimli z Władcy Pierścieni Tolkiena. I Scott Murdock z Pielgrzyma Terry'ego Hayesa. Zdradzę wam taką małą tajemnicę. Ja uwielbiam krasnoludy, więc Gimli, wierny, cudowny krasnolud, zostanie moim mężem. Scott Murdock z Pielgrzyma. Mega przystojniak i szpieg, więc wiadomo, szpiedzy cudownie się całują. No i hrabia Dracula, niestety zepchnę go z klifu, ale nie boję żaby, dlatego że przecież on się zamieni w nietoperza i kiedyś wróci do mnie z powrotem. Runda trzecia. Lecimy dalej, trzech bohaterów. I kogo my tu mamy? Sherlock Holmes, Vuko Drakainen z sagi Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza i Long John Silver z Wyspy Skarbów Stevensona. No to będzie się działo, bo Long John Silver z Wyspy Skarbów, czyli podstępny piracki kapitan, on ma smykałkę do biznesu i dobrze byłoby być jego żoną, więc po ślubie Long Johna Silvera. Vuko, no on taki trochę zagubiony jest pomiędzy tymi światami, więc może lepiej go spotkać tylko na chwilkę, na mały romansik. No i Sherlock Holmes, on no niekoniecznie, bo on taki trochę przyćpany chodził i taki zapatrzony w siebie, więc uff. Leci z klifu. Runda czwarta. Robi się zdecydowanie poważnie. Jon Snow z Pieśni Lodu i Ognia Martina. Mark Watney z Marsjanina Andy Weira. I kapitan Ahab z Moby Dicka. To będzie tak. Na męża wezmę Marka Watneya, bo on był taki sympatyczny, pracowity i zabawny, a ja cenię to w mężczyznach. Jon Snow na murze to tak... Skradnę mu małego całuska, a co? I kapitan Ahab. No, ta obsesja wielorybnicza jakoś niekoniecznie mi pasuje, więc... Plum. Runda piąta, ostatnia. I trójka finałowa to... Ho, ho, ho! Ebenezer Scrooge z opowieści wigilijnej Dickensa. George Pemberton z Seriny. I komedian z komiksu Watchmen Alana Moore'a. I tutaj dla mnie wszystko jest jasne, bo... Mężem będzie George Pemberton. On ma smykałkę również do biznesu i podoba mi się. Komedian z komiksu Watchmen Alana Moore'a jest dość niebezpieczny, ale bardzo przystojny, więc zdecydowanie mogłabym go pocałować chociaż raz. I Ebenezer Scrooge, no tutaj jasne jest, że muszę go zepchnąć z tego klifu, bo no niedobry był to człowiek i dopiero ta jego przemiana po latach, no ale to dopiero po latach, więc... To było absolutne szaleństwo i mam nadzieję, że moje wybory Wam się spodobały, a z pewnością rozbawiły, bo taki był mój niecny plan. A na moim miejscu kogo byście wybrali? Piszcie w komentarzach pod filmikiem. I to wszystko na dziś, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!